to tak naprawdę przekaże tym młodym osobom, jak to wszystko wyglądało, jak co powinni robić, jak nie osoba, która to wszystko przeszła. Przeżyła to na własnej skórze, tą drogę całą, którą gdzieś tam przebyliśmy. No nikt tego lepiej nie opowie niż osoba, która tą całą drogę już ma za sobą, więc uważam, że powinniśmy się z tym dzielić. No przyznam, że w dzisiejszych czasach jest ciężka droga dla trenerów, dla nauczycieli, dla pedagogów. Bo młodzież w dzisiejszych czasach no, szuka tej drogi na skróty, nie? Szuka się wcześniej spać, żeby prosto o 5 wstać i być gotowa na trening, aczkolwiek no, byłam uczennicą dobrą, bo wiadomo, że sportowiec jest zorganizowany. Szuka każdej minuty na to, żeby wykorzystać na te swoje obowiązki, żeby później mieć ten czas na jakąś tam regenerację, więc zawsze uczyłam się dobrze. Wiadomo, że w liceum był trochę słabszy czas, bo tych treningów było, to była taka kulminacja, jeśli chodzi o treningi. Było naprawdę ich bardzo dużo wyjazdów. Na początku to jest klucz, bo jeśli my się wzajemnie szanujemy, ja z pracownikami. Jest dobra atmosfera. Jest dobra atmosfera. Oni mi dają swoje uwagi, ja je przyjmuję. Ja, jeśli mam jakieś uwagi, czasem coś mi się nie podoba, wiadomo, że ja mam inną jakąś myśl w głowie albo ktoś po prostu... Czasem dał ciała, umówmy się. Czasem tak bywa, czasem ktoś ma gorszy dzień, nie przykłada się do pracy tak, jak ja sobie tego... to sobie wyobrażam, czy oczekuję. Partnerem odcinka jest... Nowa era zarządzania. Pożegnaj papierowe rozwiązania. Lupo System to narzędzie do zarządzania zajęciami, obozami, półkoloniami i eventami. Sprawdź sam luposystem.com. Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Pływackiego Biznesu. Zaczęliśmy nowy sezon, nowi goście. Ostatnio miałam przyjemność rozmawiać z Pawłem Wołkowym, trenerem kadry narodowej seniorów, więc jeżeli nie widzieliście tego odcinka, to serdecznie zapraszam. Natomiast jeżeli chcecie być na bieżąco z naszymi rozmowami, które publikujemy co 2 tygodnie w środy, to zapraszam do subskrypcji kanału. Natomiast dzisiaj mam niezwykłą przyjemność gościć byłą już pływaczkę, bardzo utalentowaną, bardzo utytułowaną, Olę Urbańczyk, Olę Jarczyk. Cześć, Seniu. Cześć. Bardzo dziękuję Ci, że udało Ci się znaleźć czas i dzisiaj gościć. Ja tylko pozwolę sobie przedstawić sylwetkę Oli. Otóż Ola jest uczestniczką Igrzysk Olimpijskich w Rio w 2016 roku, mistrzynią Europy, medalistką Mistrzostw Świata, wielokrotną rekordzistką i mistrzynią Polski, wielokrotną medalistką Mistrzostw Europy. Pewnie tych tytułów jeszcze trochę by się tutaj znalazło. Jak Ty dzisiaj patrzysz w ogóle z perspektywy czasu na te wszystkie swoje osiągnięcia? No tak naprawdę to już tylko wspomnienie. To już tylko wspomnienie i ten czas uświadamia nam, że to, co było i te sukcesy, które były, to jest tak naprawdę na chwilę. I trzeba się tym cieszyć w obecnym momencie, kiedy to zdobywamy, cieszyć się chwilą, wykorzystywać to w danym momencie, bo to szybko mija, szybko się o tym zapomina i trzeba pracować od razu na kolejne sukcesy, kolejne cele i znajdować sobie kolejne cele przede wszystkim, zwłaszcza już po zakończeniu kariery, bo to wszystko niestety szybko mija. A czy ty w domu masz specjalną gablotkę ze wszystkimi swoimi trofeami? Nie. Znaczy kiedyś oczywiście miałam i to wszystko zostało w rodzinnym domu. U moich rodziców cały czas gdzieś tam te puchary i medale się kurzą, ale u siebie w domu po przeprowadzce tak naprawdę nie mam w ogóle żadnego miejsca na puchary, dyplomy. To zostało w rodzinnym domu. A czemu? Nie chciałaś, żeby się dzieci patrzyły na te wszystkie wyniki? Nie, wiesz co, to wynikało gdzieś tam z takich prozaicznych przyczyn. No wiadomo, gdzieś tam to zajmuje dużo miejsca. To po pierwsze. A po drugie, no ja nie jestem fanką tego, żeby teraz to wystawiać, wspominać, patrzeć. No mówię, to było. Zresztą to są tylko rzeczy, tak? Te medale, puchary to są tylko rzeczy. Wiadomo, że są piękne wspomnienia.
może jak kiedyś będę miała wielki dom, to sobie jakąś gablotę wielką przygotuję na to, ale w tym momencie no, gdzieś tam to leży i czeka, co z tym zrobić w przyszłości może. Ola, bo znalazłam, że ostatni rok takich startów miałaś w 2017 roku. W 2018 pojawiła się twoja córka Ania. I czy ta przerwa to była spowodowana właśnie urodzeniem córki? Ty miałaś jeszcze gdzieś z tyłu głowy powrót do sportu, czy już definitywnie myślałaś jednak o zakończeniu wtedy kariery? Nie, znaczy tak, to było tak, że oczywiście ja chciałam powiększyć rodzinę. Więc wiedziałam, że to już jest odpowiedni moment, że jesteśmy na to gotowi i chcemy powiększyć rodzinę i na szczęście to się w miarę fajnie szybko udało. Więc ta przerwa wynikła no, bardzo naturalnie. W 2017 w grudniu jeszcze byłam na Mistrzostwach Europy, a tak naprawdę w styczniu już się okazało, że w brzuszku siedzi mała Ania. I jeszcze w 2018 zostałam mamą. I przyznam szczerze, że jeszcze będąc w ciąży, no takie myśli się pojawiały, że może się uda jeszcze wrócić, jakoś sobie to wszystko poukładać, przecież wiadomo, że jest to możliwe. Jeszcze jakoś sobie tam chodziłam na basen, pływałam, żeby cały czas było wszystko aktywnie, ale no wiadomo, że kiedy dziecko przychodzi na świat, które nie śpi po nocach, bo niestety moje jedno i drugie dziecko nie lubiło spać w nocy, no to tak naprawdę w dzień chodzisz jak zombiak, nie? Chodzisz jak zombiak i myślisz o tym, kiedy odpocząć, jak to odpocząć, jak znaleźć czas dla siebie. No i to jest trudne, to jest po prostu trudne. I wtedy te myśli już na pewno nie były skierowane na jakikolwiek powrót, jakiekolwiek pływanie, bo wiedziałam, że w tym systemie nie dam rady, po prostu fizycznie nie dam rady, kiedy wiesz, 5-6 razy w nocy wstajesz do tego dziecka, żeby nakarmić, żeby przewinąć, żeby przytulić i to tak trwa rok, półtora i tu zmian nie widać. No to wiesz, jak pomyślałam, żebym jeszcze miała iść w ciągu dnia na trening i zrobić go sensownie, a nie tak, żeby tylko przetrwać, no to wiedziałam, że to już się nie uda, to już się nie uda. No a później wiadomo, lata lecą, chcieliśmy kolejne dziecko, udało się, jest Stasiu z nami. No to już wiadomo, że też już miałam swoje lata, więc to już w ogóle nie wchodziło w grę jakikolwiek powrót. No ale taka jest kolej rzeczy. No ja, Ale gdzieś tam jeszcze w historii znamy takie przypadki, że znamy. 40-letnie zawodniczki zostawały topowymi zawodniczkami no. świata, więc czemu nie jeszcze w twoim przypadku? Nie, myślę, że to już jest etap zamknięty, chociaż wiadomo, gdzieś tam to brakuje może nie tego wstawania o 5 rano, chociaż tak naprawdę przy byciu mamą to się nic nie zmienia, jest jeszcze gorzej tak naprawdę, bo się budzisz i o 1, i o 2, i o 3, i o 5, także pod tym względem się nic nie zmienia, ale no nie, to jest już tak, pogodziłam się z tym, że jest etap zamknięty, aczkolwiek gdzieś tam słyszę z prawej, z lewej strony, Ola, mastersi, czekają, żebyś tutaj dołączyła do jakiegoś teamu i się sprawdziła. Ja też nie mówię temu nie, myślę, że dojdę do tego etapu, że będę miała wszystko tak ułożone, że będę mogła teraz się skupić znowu trochę na sobie i znowu się posprawdzać, bo przyznam szczerze, że mam w sobie cały czas taki głód, żeby sprawdzić, na co jeszcze stać mój organizm, chociaż wiem, że by wymagało to dużo pracy w tym momencie, bo, no bo nie robię za dużo sportowo. A wchodzisz jeszcze do wody? Sama dla nie pamiętam, kiedy ostatnio byłam w wodzie, ale nie wynika to z żadnej mojej niechęci do wody, do wodowstrętu, bo wiem, że u niektórych się to pojawia. Ja też kończąc karierę nie miałam czegoś takiego, że rzucam to, broń Boże, już nienawidzę tego sportu, jestem wykończona. Nie, bo gdyby nie to, że udało mi się zajść w ciąży, ja pewnie bym dalej sobie pływała, tak? Ale na pewno gdzieś tam brakuje trochę tych emocji związanych ze startami. Wiesz, jak patrzę na jakieś fajne wyścigi na Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, no to chciałabym się tak poczuć jeszcze raz tą adrenalinę, te emocje, które towarzyszą, ale jestem już z tym pogodzona, że tego nie będzie.
No dobrze, bo powiedziałaś, że tutaj było główna decyzja, którą podjęliście, no to jest założenie rodziny i że w sumie mogłabyś dalej pływać. To co uważasz z perspektywy takiej dojrzałej zawodniczki miało na względzie, że ty chciałaś dalej pływać i nie pojawił się ten wodostręt podczas twojej całej kariery? Bo niestety, ale jakby też znamy przypadki historyczne, gdzie opowiadają zawodnicy, że byli przeciążeni, że już mieli dość tej wody, tego reżimu treningowego, a ty mówisz, że w sumie to dalej z chęcią byś wchodziła do tej wody. Myślę, że to wynikało też z tego, że gdzieś tam szukaliśmy cały czas urozmaicenia, tak? Bartek szukał jakichś dróg, żeby mi tutaj trochę urozmaicić trening, żeby nie było monotonii, żebyśmy próbowali czegoś nowego, szukał jakichś nowych systemów, wymyślał jakieś nowe zadania, treningi, jakieś nowe sposoby, wiesz, więcej siłowni, mniej pływania, w ogóle wszystkiego mniej albo w ogóle w inny sposób, żeby trochę bardziej zacząć eksperymentować, żeby nie było tej nudy monotonii i takiej katorżniczej pracy, która wykańcza, po prostu wykańcza. No w pewnym wieku, wiadomo, można sobie na to pozwolić, mieć klapki na oczach, przyznam, ja też je kiedyś miałam przez wiele, wiele lat, klapki na oczach, pływamy, trenujemy tyle, ile się da. No ale to w pewnym wieku mija. Nie da się tego robić przez całą karierę. Trzeba szukać nowych dróg, nowych rozwiązań, bo wiadomo, że organizm też potrzebuje coraz więcej regeneracji, coraz więcej nowych bodźców. To nie jest tak, że sprzed 10 lat będziesz robiła ciągle to samo i wyniki cały czas będą szły do przodu. Także no, trzeba szukać nowych rozwiązań i jakoś tam się wspierać, urozmaicać, o, żeby nie było nudy, żeby nie było nudy. I na pewno motywowało też mnie to, że mimo tam już podeszłego wieku, jeśli chodzi o pływaczkę, cały czas gdzieś tam były rekordy życiowe, były rekordy Polski. To też na pewno napędzało. Ja się z tego cieszyłam, bo widziałam, że cały czas jednak mogę przesuwać tą granicę, że jeszcze to nie jest wszystko, co mam do powiedzenia. I ja nawet kończąc tą karierę w 2017 roku, też pamiętam, pobiłam jakieś rekordy życiowe, ale ja miałam apetyt jeszcze, miałam jakieś tam małe cele, żeby jeszcze troszeczkę te granice swoje przesunąć. I myślę, że byśmy pewnie z Bartkiem do tego doszli w jakiś tam sposób. Pewnie coś by wynalazł, coś by wymyślił, żeby to zrobić. Ale też już wiedzieliśmy, że mamy jakieś plany życiowe inne, które się potoczyły tak, a nie inaczej. Ty bardzo długo byłaś w czołówce europejskiej, światowej. To jakby patrząc na ten okres czasu, czy był taki moment, że miałaś właśnie takie klapki, gdzie byłaś zafiksowana tylko i wyłącznie na pływaniu, a był taki strzał, gdzie stwierdziłaś, że zaczynam się bawić po prostu tym sportem? Myślę, że okres taki gimnazjum, liceum, to był taki okres, że na pewno były klapki na oczach. No nic innego nie było ważne. Tylko później na trening, wykonanie go na 150%. Nawet ta szkoła wiem, że jest ważna i ja to wszystkim młodym ludziom powtarzam, że jest ważna, bo trzeba mieć jakiś tam plan B, jakiś pomysł na siebie. No i żeby nie było tak, że sportowiec nie ma nic w głowie. Także szkoła też jest ważna, była ważna, aczkolwiek wiem, że była na drugim miejscu. Nigdy nie była na pierwszym miejscu, bo dla mnie trening, wykonanie treningu na 100% było zawsze na pierwszym miejscu. Ja wolałam nie odrobić pracy domowej, położyć się wcześniej spać, żeby po prostu o 5 wstać i być gotowa na trening, aczkolwiek no, byłam uczennicą dobrą, bo wiadomo, że sportowiec jest zorganizowany. Szuka każdej minuty na to, żeby wykorzystać na te swoje obowiązki, żeby później mieć ten czas na jakąś tam regenerację, więc zawsze uczyłam się dobrze. Wiadomo, że w liceum był trochę słabszy czas, bo tych treningów było, to była taka kulminacja, jeśli chodzi o treningi. Było naprawdę ich bardzo dużo wyjazdów, ogromne zmęczenie. Przeciążenie organizmu takie już naprawdę full, że się zasypiało na lekcjach, że nie było w stanie się zrobić w domu tak naprawdę nic. To był na pewno okres liceum, ale ja w to brnęłam i nie czułam, że coś jest nie tak. Po prostu chciałam być najlepsza w tym, co robię, więc 100% było uwagi poświęcone pływaniu. A więcej zabawy na pewno już gdzieś tam... Jak Bartek zaczął być moim trenerem, czyli w 2009 roku, miałam 22 lata, no to jeszcze byliśmy, wiadomo, nastawieni na jakąś tam pracę taką, żeby przynosiła bardzo duże efekty.
w postaci wyników, rekordów, ale myślę, że ostatnie 3 lata mojej kariery to już było takie, że eksperymenty. Eksperymenty, bawimy się, na szczęście też to fajnie wychodziło, także dlatego też miałam po zakończeniu startu w 2017 roku, no nie miałam czegoś takiego, że jest w końcu, to będzie koniec, tylko że no okej, no jest koniec, kończymy, ale jest rozdział następny. A czy ty dzisiaj patrzysz na to, że tam się coś pozmieniało ci w głowie, jakby poukładały pewne rzeczy, że stałaś się bardziej dojrzałą, świadomą wtedy zawodniczką i faktycznie wyniknęło takie podejście zabawy do samego uprawiania sportu? No to na pewno i myślę, że to się stało troszeczkę za późno. Myślę, że tą wiedzę, którą miałam już w wieku tam 25 lat, miała wcześniej, na pewno aby mogło wyniknąć z tego coś lepszego. Wiadomo, że dostępność pewnych informacji kiedyś, tam jak miałam lat 15, bo o wiele mniejsza, tak? Teraz tak naprawdę mamy na wyciągnięcie ręki, wchodzimy w internet, szukamy sobie filmików, informacji, treningów, czy nawet można wyjechać do innego kraju, potrenować z innym trenerem, czegoś poszukać. Teraz jest to zupełnie inny poziom. Nawet jeśli chodzi o samą świadomość jakiejś diety, nawet takich prostych rzeczy, tak? Higieny życia, diety tego, co jemy, jakie ma wpływ na to, jak funkcjonujemy ogólnie jako ludzie. No na pewno myślę, że w wieku 25 lat, powiedzmy tak na oko, gdybym wiedziała to wszystko już o wiele wcześniej, mogłoby to wyglądać inaczej, ale wiadomo, no, w takich też czasach żyjemy, wtedy żyliśmy w takich czasach, że tak naprawdę polegało się tylko i wyłącznie na swoim trenerze. To też uważam, że było bardzo dobre, tak, 100% zaufania, pracujemy, ale teraz wiem, że to są, też są inne ścieżki, można szukać innych ścieżek, można się rozwijać w inny sposób, są inne metody treningowe. Można robić coś innego, nie tylko to, co było utarte przez tam poprzednich 20 lat. No na pewno w tym momencie już mam inne spojrzenie na trening niż to, które miałam ileś tam lat temu, ale na pewno jedno się nie zmieniło, że nie ma dróg na skróty. No. Ciężka praca. Tak, dokładnie. Ale ciężka praca, ale z uśmiechem. Zabawą i z uśmiechem, ale na pewno nie ma dróg na skróty i to też powtarzam wszystkim młodym pływakom, że jeśli chcecie coś osiągnąć, to nie szukajcie najkrótszych rozwiązań, bo pewnych rzeczy nie da się ominąć. No, nie da się przejść, ominąć, przeskoczyć. Jak budujemy dom, to nie ma tak, że tam jednej cegły nie wsadzimy i będzie okej. No nie, trzeba pewne etapy przejść, tą ciężką pracę przepracować, to co trzeba zrobić, to trzeba zrobić. A czas na zabawę i tam eksperyment też na pewno przyjdzie. To taka uniwersalna zasada chyba dotycząca wszystkiego, czy to sportu, tak, danej dyscypliny, czy to pracy, którą na co dzień wykonujemy, więc warto o tym pamiętać. A teraz wracając sobie do tego okresu, kiedy skończyłaś karierę, to było 5 lat temu, od razu zaszłaś w ciążę, więc tak jakby wydaje mi się, że od razu miałaś nowy cel, będzie dziecko, więc musisz się przygotować na to. Czy był właśnie taki okres u ciebie ciężki, psychologiczny w związku z tym brakiem reżimu treningowego, czy tego, że ja potrzebuję tej adrenaliny, bo dużo osób mówi o tym, że ten sport to jest jednak jak narkotyk, ta adrenalina, te zastrzyki, które się pojawiają podczas startów w zawodach, wygrywania, no to później się do tego ciąży i pojawiają się problemy jakieś psychologiczne. No nie, ja tego nie miałam, bo miałam właśnie od razu, praktycznie od razu kolejny cel. Ja już do tego się przygotowywałam, ja już tylko tym żyłam tak naprawdę. I nie miałam czasu rozmyślać właśnie o jakiejś, co ja teraz będę robiła, że coś się skończyło, że nad tym się użalać. Miałam kolejny cel i ja wiedziałam, że zostało też mi ileś tam jeszcze czasu do tego, że jesteśmy z Bartkiem we dwójkę, za chwilę będzie nowy członek rodziny, więc jeszcze ten czas trzeba jakoś fajnie wykorzystać. Ale już się do tego po prostu przygotowywałam, tak? Wiedziałam, że nastąpią zmiany w moim życiu. I to tak naprawdę był taki krótki okres czasu, bo niektórzy tak naprawdę kończą karierę i tam przez 3-4 lata jeszcze nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Pojawiają się depresje. Na szczęście teraz się głośno o tym mówi, że jest to dosyć duży problem, zwłaszcza wśród sportowców, którzy kończą karierę.
bo już na przykład wiedzą, że ich organizm więcej nie da rady, no ale co dalej, tak? Nie mają jakiegoś planu B, albo jak mają plan B, to jednak trudno im się pogodzić z tym, że nie ma już tej adrenaliny w ich życiu, tego, że ich plan roczny jest tak naprawdę ułożony od 1 stycznia do 31 grudnia i że żyją według tego planu. Ja się trochę tym cieszyłam, że mam taki luz, w końcu, że mam taki luz, że nie jest tak, że co weekend jestem gdzieś, że nagle jest wolny weekend i możemy zaplanować ten weekend albo przyszły i tak naprawdę, co zrobimy teraz, co teraz sobie zrobimy, tak? Także napawałam się tym. Czy ty miałaś w ogóle w trakcie kariery jakiś taki dłuższy okres przerwy? Nie miałam. Nie miałam żadnego, najdłuższy był może miesiąc. Okres miesięczny wakacji, że gdzieś tam po jakimś sezonie musiałam, naprawdę czułam, że muszę odpocząć. Ale to było tak naprawdę w 2004 roku, czyli to też dosyć dawno temu. To było po nieudanych kwalifikacjach olimpijskich do Aten. Czułam, że muszę kompletnie się tak zresetować, odpocząć od basenu i to chyba była moja najdłuższa przerwa w pływaniu, czyli miesiąc równy. Co też później zaowocowało jeszcze w grudniu Mistrzostwem Europy, także widać, że trzeba też słuchać swojego organizmu, słuchać swoich potrzeb i nic za wszelką cenę. No ale później miałam 13 lat ciągłych takich, że najdłuższa przerwa to były tam 2-3 tygodnie od basenu, więc ja się tym cieszyłam, że mam teraz trochę taki luźniejszy czas, przygotowanie do nowej roli. I tym żyłam. Także nie miałam czasu tutaj się myśleć, załamywać, bo już w głowie miałam co innego i tylko tym żyłam. Także no miałam to szczęście. Miałam to szczęście, bo wiem, że niektórzy tego szczęścia nie mają. A w trakcie jeszcze trwania kariery twojej sportowej, czy ty już myślałaś o tym, co będziesz robiła zawodowo? Czy jakbyś chciała się spełniać, realizować? Czy być może jakby twoim celem jest bycie mamą? Ale z tego co wiem, jesteś też aktywna, więc jednak się udzielasz tutaj i działasz. Jak możesz opowiedzieć o tym, jakie było podejście? Wiesz co, ja jeszcze jak pływałam, to już założyłam szkołę pływania. Wiadomo, że gdzieś tam na początku, no to było tam parę godzin tygodniowo, żeby prowadzić sobie zajęcia spływania dla dzieciaczków. Powoli tą szkółkę rozwijałam na tyle, ile mogłam, bo wiadomo, że będąc aktywną pływaczką, to nie było łatwo. Ale już miałam gdzieś tam pewną lekcję zawodową za sobą, pewne doświadczenia, które owocowały chociażby w pracy dzisiaj z dzieciakami. Także ja swoją szkołę pływania założyłam jeszcze będąc aktywną pływaczką i jak skończyłam swoją karierę, to mogłam się trochę bardziej temu poświęcić. Aczkolwiek też to było trudne, bo od razu zostałam mamą, więc rola mamy tak naprawdę była później u mnie na pierwszym miejscu i próbowałam tą rolę pogodzić z rolą właścicielki szkoły pływania, bo nie chciałam tego zaniedbać, bo wiedziałam, że mam klientów, którzy też są przywiązani do mnie, do mojej szkoły, widzą w tym sens, co robimy, co robią moi instruktorzy i chcieli, żeby to trwało. Także no to też było wyzwanie, tak? Bo tak naprawdę Ania miała tam półtora miesiąca, a już gdzieś musiałam uciekać na te zajęcia spływania do szkółki, żeby to po prostu cały czas ciągnąć i rozwijać, ale jak pewnie sama wiesz, no to gdzieś tam dodaje skrzydeł i pomimo tego, że już słaniasz się z nóg i nie masz czasu na nic i jesteś niewyspana, to wiesz, że to też jest jakaś odskocznia od tego codziennego marazmu, wstawania w nocy, przewijania i karmienia, że to wyjście na 2-3 godziny do pracy to też dodaje nam skrzydeł, dobrze robi. Tak jest, że możemy się trochę oderwać od tego naszego tutaj mamowania w domu i coś porobić dla siebie i przy tym wydaje mi się, że masz większego trochę kopa nawet, żeby działać dobrze w sferze zawodowej. No to ja pociągnę ten temat w takim razie zawodowy. Założyłaś szkółkę, później urodziła się Ania. Jak godziłaś jakby tą rolę? Mówisz, wyskakiwałaś na te 2-3 godziny, ale oprócz tego, że trzeba prowadzić zajęcia, trzeba też tą szkółką zarządzać. Jakby jak z perspektywy czasu patrzysz na to, na te zadania, które są związane z zarządzaniem, jak one się różnią wtedy, a jak to wygląda dzisiaj?
No ogólnie, wiesz, było to trudne. Popełniałam wiele błędów. Gdzieś tam czasem już miałam kryzysy i się załamywałam, że chyba tak dalej nie mogę. Jakieś tam próbowałam. A opowiedz o tych błędach. Jakie to były błędy dzisiaj? Jak myślisz, co można było tam zrobić lepiej? Znaczy, wiesz co, to bardziej gdzieś tam wychodziło z braku czasu do pilnowania pewnych takich najprostszych rzeczy, wiesz, odpisania na maila w czasie, odebrania telefonu, jakiś tam ograniczony kontakt z klientem, wiesz, ja gdzieś tam, wiadomo, jak karmię dziecko, nie odbiorę telefonu, jak odsypiam chociaż pół godziny w ciągu dnia, to tak samo budzę się pięścią nieodebranych telefonów, więc wiedziałam, że w pewnych sferach po prostu zawodzę, tak? Byłam sama na siebie zła i narastał taki no taka wewnętrzna złość, że nie będzie dobrze, jak tak dalej pójdzie. Dlatego no taki reżim musiałam sama na siebie narzucić, że musimy tutaj coś poprawić w tej sferze. Ale no też wyciągałam z tego jakieś tam lekcje i starałam się, żeby to wszystko wyglądało o wiele lepiej. Na pewno jestem dumna z tego, że zbudowałam jakiś tam zespół ludzi, że teraz jestem o wiele bardziej spokojna. Idąc do pracy, czy nawet siedząc w domu, wiem, że mam ludzi, którzy i darzą mnie szacunkiem, i ja darzę ich szacunkiem. Taki wzajemny szacunek, myślę, że to jest słowo klucz. Lojalność wobec siebie. I dzięki temu też jestem teraz troszeczkę bardziej spokojna o to, co się w tej szkółce dzieje. Ale wiem, że musiałam na to pracować, przepracować pewne rzeczy, odbyć kilka różnych rozmów, czasem mniej przyjemnych, czasem bardziej przyjemnych, ale myślę, że jest wszystko na dobrej drodze, żeby się dalej rozwijać, bo przyznam, że ten okres macierzyński trochę mnie zastopował, bo jednak dzieci były zawsze dla mnie najważniejsze, rodzina była zawsze dla mnie najważniejsza i to czasem tak nas pochłania, że miałam troszeczkę taki przestój zawodowy. Wiadomo, że jeśli się nie rozwijasz, tak naprawdę robisz krok do tyłu. No i mam nadzieję, że ten etap już jest za mną i że będę mogła zrobić kolejne kilka kroków teraz już do przodu. Dzieci są troszeczkę odchowane, są już większe, pojawiły się instytucje w postaci przedszkola, więc że będzie teraz troszeczkę lepiej. A jak wybrnęłaś z tych błędów? Jak mówisz, że chciałaś naprawić się względem tego zarządzania mailami, kontaktem z klientem, to czy nałożyłaś ten reżim na siebie, czy pomyślałaś o tym, że potrzebujesz wsparcia? Głównie nałożyłam reżim na siebie, też duży reżim, gdzieś tam takie kopniaki dawał mi zawsze Bartek, bo to on mnie zawsze motywuje i ochrzania, mówiąc potocznie, jak coś jest nie tak, to jednak ta najbliższa osoba zawsze jak nam tam powie do słuchu, to najbardziej bierzemy to do siebie i to zawsze on mnie gdzieś tam motywował albo po prostu opierniczał, że coś jest nie tak, zrób coś z tym, bo to tak wyglądać nie powinno. Bartek zajmuje się jednak szkoleniem, powiedzmy, profesjonalnych pływaków, tak? Pracuje w klasie sportowej, zajmuje się pływakami w klubie sportowym, więc on jest ukierunkowany też na troszeczkę inny dział, że tak powiem. No ale wiadomo, że chce, żeby jednak moja szkółka rozwijała się jak najlepiej. Jeśli widział z boku, że coś zawodzi, no to dawał mi opiernicz kilka jakichś tam ostrych słów, żebym coś zmieniła, zaczęła działać, ale też ja miałam duży problem z tym, żeby ufać ludziom. Taki miałam długi czas poczucie, że jak mnie nie będzie, że jak ja czegoś nie dopilnuję, że jak ja czegoś nie, jak bardziej, że jak ja czegoś nie zrobię, to nie będzie dobrze zrobione, po prostu dobrze wykonane, nie będzie dobrze funkcjonowało. Potrzebowałam dużo czasu, żeby zaufać, że ktoś za mnie też coś może zrobić dobrze. Tylko to jest też kwestia dopracowania pewnych rzeczy, zaufania, przepracowania, porozmawiania, doprecyzowania. Wiadomo, że najpierw musi być jakiś nadzór, ileś tam rozmów i że będzie lepiej. I to długo do tego dochodziłam, że ktoś, kto ze mną współpracuje, może też to robić dobrze, że po prostu nie muszę cały czas nad tym czuwać i być i siedzieć, tylko muszę troszeczkę zaufać, bo skoro w tym momencie już mam naprawdę super team, takich ludzi, którym mogę zaufać,
I na szczęście to się odzwierciedla w naszej pracy i w relacjach z klientami, z dziećmi. To jestem spokojniejsza i wiem, że już jest lepiej. Cieszę się, że w ogóle to podkreśliłaś i o tym powiedziałaś. To też była dla mnie taka długa praca do wykonania, bo niestety wydaje mi się, że też osoby, które wywodzą się ze środowiska sportowego, które są profesjonalnymi, podchodzącymi do różnych rzeczy osobami, to mają taką świadomość, że one właśnie zrobią wszystko najlepiej. I nawet faktycznie jak tak jest, bo jesteśmy właścicielami i nie ma co się oszukiwać, ale też nie ma co oczekiwać od osoby, która z nami współpracuje, że ona będzie tak bardzo zaangażowana jak my. Więc ja na pewno musiałam się też pogodzić z tym, że jeżeli chcemy rozwijać zespół, to odpuszczam po prostu. To będzie dobrze, być może nie tak bardzo dobrze, jak ja to zrobię, ale to będzie dalej dobrze. No dokładnie. Ja cały czas mam przeświadczenie, że nikt nie będzie tak bardzo zaangażowany jak ja. Wiem, że to czasem jest niedobre, tak? Nie chcę, broń Boże, gdzieś tam umniejszać osobom, z którymi współpracuję, ale no jednak wiadomo, że jest moja szkółka, jest to moje dziecko i chcę, kto będzie tak bardzo zaangażowany w to i gdzieś tam emocjonalnie i fizycznie, i psychicznie, jak nie ja. Ale to nie znaczy, że innym osobom też nie zależy i nie chcą dobrze wykonywać po prostu swojej pracy, tak? A dochodzi jeszcze ten czynnik dosyć fajny, że się wszyscy się bardzo lubimy, szanujemy, więc nie chcemy tego w jakikolwiek sposób zaburzyć po prostu. A wspomniałaś o rozwoju, że planujesz się teraz skupić bardziej na rozwoju. To zdradzisz coś? Jakie tutaj są plany w tej kwestii? Wiesz co, no marzy mi się, żeby w końcu trochę pójść szerzej, żeby to nie było tylko stricte zajęcia z nauki pływania, tak? Żeby to było takie centrum, gdzie można wyjechać razem na obóz. Fakt, że ja już robiłam obozy wielokrotnie, tak samo półkolonie, także to jest kolejny etap, który gdzieś tam kilka lat temu wdrożyłam, że bawimy się razem na wakacjach, na feriach zimowych, to jak najbardziej, ale chciałabym, żeby też w ciągu roku było więcej tych spotkań naszych poza pływalnią. Chociaż niekoniecznie można by to połączyć też z zajęciami na basenie, ale więcej dać siebie, ja jako byłego sportowca, dać siebie ludziom, żeby mogła coś im zaproponować, żeby mogli też w jakiś sposób się rozwijać, żeby mogli czerpać inspiracje, ale też zaszczepiać w młodych ludziach tą chęć do sportu, do aktywności sportowej przede wszystkim, poprzez różnego typu akcje, tak? Nie chcę na razie mówić dużo więcej, tak? Bo gdzieś tam cały czas jest na etapie to w mojej głowie i pracowania nad tym, żeby najpierw to sobie poukładać w głowie i dokładnie doprecyzować, ale mam nadzieję, że powolutku będę mogła się rozwijać też w innych kierunkach, nie tylko nauka pływania, nie tylko wspólne wakacje, ale też w ciągu roku jakieś więcej spotkań z młodzieżą i z dziećmi. A czy ty jako była sportowczyni czujesz taką misję, żeby dzielić się tą wiedzą i tym doświadczeniem, które nabyłaś przez te wiele lat? Tak. Nawet misja, ja myślę, że to jest, powinien być taki obowiązek, tak szczerze mówiąc, bo kto tak naprawdę przekaże tym młodym osobom, jak to wszystko wyglądało, co powinni robić, jak nie osoba, która to wszystko przeszła. Przeżyła to na własnej skórze, tą drogę całą, którą gdzieś tam przebyliśmy. No nikt tego lepiej nie opowie niż osoba, która tą całą drogę już ma za sobą, więc uważam, że powinniśmy się z tym dzielić, z młodzieżą, z rodzicami, przekazywać jak najwięcej się da, doradzać, ale wiadomo, no też trzeba gdzieś znaleźć balans, żeby nie pójść za daleko. Ale jak najbardziej. Ja jak najbardziej chętnie biorę udział we wszelkiego typu akcjach, które są organizowane, żeby spotkać się z młodzieżą w szkole, w liceach. Bardzo dużo tego robię w Łodzi. Był pewien okres, że tak naprawdę co tydzień byłam w jakiejś szkole na różnych spotkaniach z młodzieżą. Wiadomo, że to było najczęściej po jakichś dużych sukcesach, ale na szczęście w Łodzi gdzieś tam też ta moja osoba sportowca została zapamiętana i jestem, że tak powiem, wykorzystywana, no zapraszana.
zmuszana do wielu akcji takich, żeby tą młodzież zachęcać, pokazywać, opowiadać swoją historię, żeby właśnie mówić im, że nie ma dróg na skróty, ale żeby znaleźć w tym pasję, miłość do tego, co się robi. Wiadomo, nie każdy musi być sportowcem, niektórzy mają inne plany, inne marzenia, ale droga jest jedna, tak jak mówiłyśmy na początku, droga jest jedna przez ciężką pracę i o tym też trzeba mówić, bo tego nie da się uniknąć, jeśli chcemy cokolwiek w życiu osiągnąć. A czy ty dzisiaj masz takie poczucie, że wykorzystałaś jakby potencjał swojego nazwiska i sukcesy, które szły za twoim nazwiskiem? Nie. Jestem przez to gdzieś tam ganiona przez różne osoby. No myślę, że wynikało gdzieś tam to przez moją jakąś tam skromność, tak? Ja nie jestem osobą, która się wszędzie pcha, wszędzie chce być, wszędzie chce się pokazywać, że wiadomo, cokolwiek osiągnęłam i wszędzie chciałam się z tym obnosić. Myślę, że nie wykorzystałam tego. Nie wykorzystałam tego, bo dla mnie jakimś tam zawsze było dużym sukcesem, jeśli fajnie coś osiągnęłam jakiś cel, zdobyłam jakiś medal, przekroczyłam swoje granice i tak bardziej to brałam dla siebie, że no fajnie, jestem dumna przede wszystkim z siebie i wiadomo z pracy, jaką na przykład wykonałam ze swoim trenerem, czy to z tym pierwszym trenerem, czy z drugim, czy z Bartkiem, ale wiem, że mogłam więcej, tak? Mogłam więcej gdzieś tam się pchać, przebijać, bo wiem, że w dzisiejszych czasach tak trzeba, bo inaczej cię nie zauważą, nie docenią. Jak teraz funkcjonuje świat, jak funkcjonuje internet, jak funkcjonują pewne portale społecznościowe, że trzeba wszystko cały czas pokazywać, cały czas wrzucać, udostępniać, chwalić się, co w ogóle nie było w mojej naturze, chwalenie się tym, co zdobyłam. Ja pamiętam, że o Jezu, jak ja miałam założyć swojego Facebooka tak zwanego zawodowego, to był długi proces dla mnie, tak? Ale w pewnym momencie zrozumiałam, że tak trzeba. Tak trzeba, bo inaczej nie odezwą się sponsorzy, nie będą mnie widzieli, że ja jestem, co ja osiągam. I wiem, że musiałam to zrobić. Wiem, że musiałam później założyć kolejny portal społecznościowy, tak? No bo tak zaczął funkcjonować nasz świat. Wiadomo, jak miałam 15 lat, nie było Facebooka czy innych portali i wszystko się tak naprawdę opierało na gdzieś tam telewizji, jak jeszcze coś wspomnieli w jakichś wiadomościach, albo na gazetach, tak? Ja w pewnym momencie w Łodzi byłam najbardziej znana u taksówkarzy, którzy cały czas czytali jakieś tam gazety, tak? No wszystko gdzieś było w gazetach, tak? Teraz świat funkcjonuje zupełnie inaczej. Jeszcze jak tam w 2015-16 roku, pod koniec mojej kariery, to też jeszcze nie funkcjonowało to tak jak teraz, tak? Teraz tak naprawdę każdy jest codziennie gdzieś, pokazuje wszystko, co robi, nawet naprawdę małe rzeczy. No, do tego trzeba też dojrzeć, tego się nauczyć. Myślę, że ja dojrzałam też do tego za późno. Za późno jak na tamte czasy i jak na sukcesy, które miałam. Trochę to wszystko było za późno, no, ale tutaj, tego się to już nie zmieni. Tutaj zahaczamy o budowanie marki osobistej. Mm-hmm. Czy ty, obserwując dzisiaj środowisko pływackie, masz takie poczucie, że pływacy wykorzystują tą swoją markę osobistą? To też chyba zależy od osoby. Ja tak szczególnie tych młodych zawodniczków bardzo nie śledzę, tych, którzy dopiero wchodzą na ten piedestał polskiego pływania, którzy dopiero zaczynają mieć fantastyczne zresztą sukcesy, aż miło popatrzeć, jak polskie pływanie w końcu gdzieś tam zrobiło, wydaje mi się, że dwa kroki naprzód. Ale myślę, że już powinni brać pod uwagę, że powinni każdy swój najmniejszy sukces dokumentować, udostępniać, pokazywać się, bo cały czas gdzieś tych pływaków jest mało. Wiadomo, że Polski Związek też coraz lepiej działa marketingowo, coraz więcej pokazuje tych pływaków, co jest super, bo inne związki miały to już kilka ładnych lat temu, dlatego też znamy prawie wszystkich lekkoatletów, ale oni niekoniecznie mają jakieś o wiele większe sukcesy od naszych, tak? Jakichś mistrzów świata juniorów, mistrzów Europy juniorów, rekordzistów Polski w lekkiej atletyce.
znamy prawie każdego, bo gdzieś ten marketing zadziałał o wiele, wiele wcześniej, a tak naprawdę my przecież w polskim pływaniu też mamy mistrzów świata, juniorów, rekordzistów Polski pełno, którzy cały czas gdzieś te rekordy poprawiają, ale tego na co dzień nie słyszymy. Powoli, powoli to się zmienia. Mam nadzieję, że będzie tego jeszcze więcej, jeszcze lepiej prowadzone, ale no mam wrażenie, że pod tym względem marketingowym też troszeczkę zrobiliśmy krok naprzód, ale cały czas się uczymy, uczą się ci pływacy i jak na pewno już w tym momencie jestem o tyle dojrzalsza, że wiem, że tym młodym też muszę to gdzieś tam mówić, że muszą też działać w tej branży marketingowej, bo inaczej nie będzie ich widać, nie będzie ich słychać. A co za tym idzie w dzisiejszych czasach? Nikt nie będzie o nich wiedział, nie będą mieli sponsorów, bo wiadomo, że cały czas gdzieś tych pieniędzy na rozwój zawodowy brakuje, także no to jest ważne. To jest po prostu ważne. Tutaj zahaczamy, wiesz, krok po kroku, bo mówimy o marce osobistej, natomiast to, że ktoś się wybije, to daje potencjał dla całego sportu, całego pływania, całej dyscypliny, więc dzięki temu później już nie dość, że Polski Związek Pływacki ma większe możliwości, no to też upowszechniamy tak naprawdę sport na tych fundamentach. No dokładnie, bo jeśli te małe dzieci, które niestety cały czas w tym momencie siedzą w internecie, w telefonach, cały czas przeglądają media społecznościowe, będą im wyskakiwały osoby, które zdobywają fajne tytuły i będą to pływacy, to gdzieś tam przyjdzie im na myśl, że a może ja też pójdę na basen, może zacznę coś robić, może będę sportowcem, więc to tak naprawdę się wydaje takie z jednej strony, no ale to jest, jak to, ktoś zobaczy Facebooka, Instagrama i nagle pójdzie na basen. Niektórzy powiedzą, że nie, ale w tym momencie tak to działa. Tak to działa, że ten autorytet, który jest w internecie, jest w tym momencie bardzo duży dla młodych osób, więc to musi działać. Niestety musi działać. No ja jeszcze jak tam 10 lat temu pływałam, trenowałam i zdobywałam dosyć duże sukcesy, to tak nie działało, ale już się powoli rozwijało. W tym momencie to jest tak naprawdę druga sprawa, o którą musimy zadbać, oprócz gdzieś tam wkładu 100% na treningu, to druga sprawa to jest jednak tam potworzenie marki osobistej, marketing, w tym kierunku zmierza świat. Tak, ale tym bardziej to zahaczę też o taką rozmowę, którą mieliśmy na kanale z dziewczynami z Gdyni. One nie mają super osiągnięć, a założyły swój kanał i na YouTubie, i na Instagramie, i na TikToku prowadzą, właśnie skupiając się na odbiorcach, na grupie dzieciaków, młodzieży z pływania. Ale one dzielą się tymi codziennymi trudami życia pływaka, tym, jak im nie wyjdzie start, z jakimi emocjami się mierzą, w ogóle wychodząc na ten start. I to jest takie w ogóle fajne, coś nowego, które do tej pory wydaje mi się, że brakowało, bo to, co mówimy, że mamy dużo osiągnięć, to jest jedno, ale brakuje trochę pokazania tego zaplecza, jak dochodzić do tych osiągnięć. Tak, ale na szczęście też już jest tego właśnie coraz więcej, bo uczymy się mówić o swoich porażkach, o tym, co nas nie wychodzi, co nam nie wychodzi, o tym, jaka trudna jest czasem ta droga do mistrzostwa, czy do jakichś tam osiągnięć, ale na szczęście coraz więcej osób dostrzega potrzebę pokazywania tej złej strony, po prostu tej złej strony tego, co nam w życiu nie idzie, bo jest to lekcja też dla innych, pokazanie innym, że nie zawsze jest tak kolorowo, bo kiedyś ten internet to zawsze był kolorowy, uśmiechnięty, piękny i pozytywny. Teraz na szczęście trochę odnajduje się taki balans, że dużo osób pokazuje właśnie, że nie wszystko nam w życiu wychodzi, że są załamania, kryzysy, depresje, że potrzebne jest wsparcie innych, że nie dojdziemy do wszystkiego sami. Także to jest bardzo fajne, bo przez to, że pomimo tego, jak powiedziałaś, dziewczyny jeszcze nie mają jakichś wielkich osiągnięć, ale na pewno tym, co robią, że udokumentują to, jaką drogę przechodzą codziennie, na pewno już zdobywają obserwatorów, ludzi, którzy ich podziwiają. Nie dlatego, że mają wybitne osiągnięcia, bo jak powiedziałaś, że jeszcze cały czas dążą do tych swoich wybitnych osiągnięć, ale pokazując swoją drogę, jak to wszystko wygląda, zdobywają szacunek, uznanie, no i na pewno chęć gdzieś tam wspierania ich, nawet gdzieś takiego mentalnego trzymania kciuków, żeby im w końcu się udało.
Tak, tak. To dzieliły się z tym, że były w szoku w sumie, z jakim wsparciem w ogóle się spotkały od środowiska, które je obserwuje. Więc to super, zachęcamy do tego, żeby działać i budować swoje marki osobiste. Natomiast Ola, ty jesteś mocno zaangażowana właśnie w taką działalność sportową, tak jak powiedziałaś, na terenie Łodzi. Dzisiaj trenerzy podkreślają, że młodzież jest ciężka, że ciężko ją zachęcić do sportu, do tego reżimu. Jakie ty masz obserwacje? Jak funkcjonuje się z tą młodzieżą? Co powinniśmy robić, żeby oni w tym sporcie się potrafili odnaleźć? No, przyznam, że w dzisiejszych czasach jest ciężka droga dla trenerów, dla nauczycieli, dla pedagogów, bo młodzież w dzisiejszych czasach szuka tej drogi na skróty, nie? Szuka, gdzie można by jak najszybciej dojść do tego swojego celu, co trzeba zrobić, czego niekoniecznie trzeba. Jest to ciężki orzech do zgryzienia, bo wiadomo, że pokusy w tym momencie też są inne niż jak my miałyśmy lat 13-14. Nie było za bardzo czasu na tak zwane głupoty, na to, żeby sobie siedzieć przy komputerze, siedzieć na smartfonie, przeglądać to wszystko, co się dzieje w tym świecie wirtualnym. Gdzieś tam było nawet przez osoby starsze bardziej pilnowane to, żeby dzieciaki były w ciągłym ruchu, bo sport, wiadomo, to zdrowie i to się naprawdę ileś tam lat temu przekładało na gdzieś tam takie mentalne podejście, że tak, dzieci muszą się ruszać, być cały czas na podwórku, coś ze sobą robić, żeby nie robić głupot. A w tym momencie ja wiem, jak rozmawiam ze swoimi nawet klientami, czy z rodzicami młodych zawodników, oni cały czas szukają dróg, jak zmotywować tych młodych ludzi do tej ciężkiej pracy. I ja widzę, że momentami oni są załamani, bo cały czas szukają i próbują różnych sposobów i nie wiedzą, co zrobić, żeby ich dziecko się nie zniechęciło po pierwszej porażce, bo do tego dochodzi jeszcze czynnik taki, że w dzisiejszych czasach dzieci bardzo szybko się zniechęcają po prostu. Jest jedna porażka, druga i oni mówią, że już nie chcą tego robić, tak? Nie potrafią sobie radzić ze swoimi emocjami. To też już wiemy, my między innymi też z mediów społecznościowych, że jest to problem. Że nie wiedzą, jak ich zmotywować, że jak nie ma sukcesów, to Pani Olu, co mamy powiedzieć, żeby oni poszli na ten trening kolejny rano, o tej 6 rano i kolejny po południu. Jest to duży problem. Trenerzy też się na to żalą, że dzieciaki po prostu są gdzieś tam, też zaczynają patrzeć bardzo materialnie na pewne rzeczy, że już w tych najmłodszych nawet klasach pojawia się coś takiego, że co ja będę miał spływania, pójdę na piłkę nożną. Także jak na przykład zaczynają się coraz częstsze treningi, czwarta, piąta klasa, coraz więcej trzeba popływać, przyjść na drugi, trzeci trening, to tak w sumie jak nie ma tych sukcesów spektakularnych, bo jeszcze dochodzi kolejny czynnik, że sukcesy muszą być już teraz, zaraz, ciężko na nie poczekać parę lat, to w sumie po co ja będę pływał, jak może pójdę sobie na piłkę nożną albo na jakiś inny sport, który będzie miał lepsze korzyści w przyszłości, materialne i kiedyś, przyznam, że wybierze piłkę nożną i będzie trenował, to myślę, że i tak jest dobra droga. Tak, to, że w ogóle jak najbardziej, to, że będzie cokolwiek robiło i będzie chciało uprawiać sport, to jest super, bo jeśli to jest jego pasja i to kocha, to jak najbardziej. Przecież nie każdy musi być pływakiem, umówmy się. Tylko jeśli, żeby miał pasję i lubił to, co robi. Wybiłam się z rytmu, co chciałam powiedzieć. Ogólnie jest to trudne, żeby dzieciaki teraz motywować, bo też już w dzisiejszych czasach patrzą na korzyści materialne, co ja, jak pamiętam, kiedy miałam lat 12-13, do głowy by mi nie przyszło pomyśleć, ile ja pieniędzy zarobię na pływaniu. W ogóle nie było takich myśli w głowie. Kiedyś wydaje mi się, że z naszego pokolenia dzieciaki nie miały jeszcze takiej mentalności, że myślały o tym, co będą miały materialnie z tego, że uprawiają pływanie. Ale czy ty dzisiaj jako mama podchodzisz do tego, że to jest wina dzieciaków? Bo ja jakby powiem z własnej perspektywy, wydaje mi się, że to są takie trochę dwa problemy. Z jednej mówimy o trenerze, który nie dogaduje się z młodszym pokoleniem,
bo trener został gdzieś w tyle, jeśli chodzi o metody wychowawcze, komunikację w stosunku do tego, co się dzieje dzisiaj w świecie. A dwa, to jest kwestia rodziców i podejścia i wychowania i te kwestie materialne i to, że oni nie chcą coś robić, to wydaje mi się, że jest, nie chciałabym tu wywoływać jakiejś burzy i nagonki w związku z tym, ale już dzisiaj też jako mama bardzo mocno i świadomie przyglądam się swoim ruchom, jakie one mogą mieć konsekwencje, jeżeli ja widzę, że dziecko chce wyjść na dwór, a ja mam coś do zrobienia i stwierdzę, nie, nigdzie nie idziemy, tylko dobra, masz telefon, obejrzyj bajki, albo ja muszę coś zrobić. No to tak naprawdę mogłybyśmy drugą jeszcze rozmowę sobie na ten temat poświęcić, bo to jest temat rzeka. Ale tak, też się łapię na tym, że czasem myślę, co będzie w tym momencie dobre i jakie to będzie miało konsekwencje. Ale też widzę, że no, w dzisiejszym świecie rodzice odgrywają ogromną rolę. Znaczy, umówmy się, zawsze rodzice mieli na nas największy wpływ. To nie podlega dyskusji, ale w tym momencie też rodzice bardzo chcą ingerować w każdy krok dziecka. Czasem my się czepiamy dzieci, że cały czas chodzą z telefonem, tak? Cały czas gdzieś są tam uzależnione od kontaktu z innymi wirtualnego, od kontaktu z telefonem, z rodzicami, ale my rodzice tak samo mamy w drugą stronę. Dziecko jedzie na obóz i jak jest zabrany telefon na jeden dzień, no to jest panika. Jest panika, co się z tym dzieckiem dzieje, bo przez jeden dzień nie ma z dzieckiem kontaktu, nie dzwoni, nie pisze. A to możemy powiedzieć jako organizatorki obozów. No to tak, to kolejny temat. Tak, tak, jako organizatorki obozów, tak, to wiemy, z czym tutaj też się mierzymy. No ciekawe będzie, jak nasze dzieci podrosną, co będzie, jak się jeden dzień nie odezwą. No ale kiedyś czegoś takiego nie było, że dziecko wyjeżdżało na 3 tygodnie na obóz. Jak był problem, wychowawca zadzwonił, dziecko wysłało kartkę, przychodziło po obozie, wszystko było okej. W tym momencie jest też taka potrzeba ciągłej kontroli, sprawowania kontroli nad trenerem, nad dzieckiem, nad wszystkim, co się dzieje wkoło. No i to też jest zgubne, niestety. Wiadomo, że trzeba jakąś tam kontrolę mieć. Wiadomo, że jak się robi wybór szkoły, przedszkola, wiadomo, że trzeba jakoś to wszystko sobie zweryfikować, ale nie da się wszystkiego mieć pod kontrolą. Tak jak w życiu prywatnym czasem jest zawodowym, nie da się mieć wszystkiego pod kontrolą, ale jeśli już się decydujemy, dobra, dziecko idzie do tej szkoły pływania, chociaż szkoły pływania to jeszcze jedno, bo tam jednak rodzice nie są ukierunkowani na jakiś sukces, chcą, żeby dziecko po prostu nauczyło się pływać, ale jeśli dajemy do danego klubu, idzie do klasy sportowej, no to ufamy, że w tej szkole pracują trenerzy, pedagodzy, odpowiedzialni, wykształceni, którzy wiedzą, co robią. Kiedyś tak było, że trener szło się na trening i rodzice nawet pół słowa nie zamieniali z trenerem o jego metodach treningowych, o planach na przyszłość dziecka, o tym, jakim etapie treningu powinno w tym momencie być. Teraz jest to nagminne. Wydaje mi się, że w ogóle złoty środek byłby potrzebny, bo jakby te starsze metody, gdzie nie było faktycznie żadnej ingerencji, nie wiem dzisiaj tak z perspektywy też zawodniczki i rodzica, czy to są takie metody, które, wiesz, do których warto by było wracać tak naprawdę. No myślę, że trzeba by znaleźć jakiś złoty środek, ale na pewno mniejsza kontrola rodziców na przykład nad procesem treningowym, jeśli już oddajemy dziecko do profesjonalnego klubu pływackiego, piłkarskiego, siatkarskiego, to znaczy, że ufamy tym ludziom, bo powierzamy im swoje dziecko. I jeśli sami nie jesteśmy wybitnymi trenerami, to nie ingerujmy w ten proces treningowy, bo skoro ja nigdy nie uprawiałam piłki nożnej, to nie będę trenerowi od piłki nożnej mówiła teraz, jak on ma trenować moje dziecko, tak? Tylko ufam, że trener zna się na rzeczy i będzie dobrze kierował jego karierą, chociaż na początku trudno mówić o jakiejś karierze, tak? O rozwoju. O rozwoju, tak. Na początku jest to rozwój dziecka, ukierunkowanie go. Później wiadomo, rodzice jak najbardziej, jeśli pojawiają się jakieś problemy,
rozmawiajmy. Myślę, że to jest dobre, bo kiedyś nie było żadnych rozmów z rodzicami. Tak. Jeśli były jakiekolwiek problemy, to jednak rozwiązywało się to trener-zawodnik albo trener-grupa. Rodzice w ogóle nie byli w to angażowani przez trenera. Teraz na pewno jest to przydatne i pomaga rozwiązać wiele problemów. Jeśli ten trener nawiąże kontakt z rodzicem, powie, droga pani, jest taki problem z dzieckiem, porozmawiajmy, może coś się dzieje w domu, może z czymś sobie nie radzi, może spróbujmy rozwiązać go w ten sposób. Jak tak, najbardziej no bo, takie podejście to jest... Było też tak, że trener nie przekazywał informacji, co się dzieje, albo boi się. Teraz mówimy o tym, że rodzic naciska, ale z drugiej strony właśnie od strony trenera też powinien być ten feedback i informacja, co się dzieje z dzieckiem. Tak, tak. Ja nie mówię, że to musi być nagminne, ale spotkać się raz na jakiś czas, jeśli coś się dzieje, zaalarmować, spróbować wspólnie rozwiązać problem, jeśli trener już sam nie widzi jakichś tam ścieżek rozwoju albo rozwiązania problemu, to jak najbardziej. Jeśli jest rodzic wspierający, ale też rozumiejący trenera, rozumiejący swoje dziecko, nie nastawiony tylko na to, że dziecko ma mieć sukces, a trener jest zły, bo tego sukcesu nie ma, to też się do niczego nie dojdzie tak naprawdę. A w dzisiejszych czasach jest niestety też ten problem, że rodzice też oczekują bardzo szybko sukcesu, bardzo szybko wyniku. No ja to rozumiem, każdy by chciał, żeby dziecko było najlepsze, ale trzeba zrozumieć, ja z perspektywy, my pewnie z perspektywy już zawodniczek po karierze i doświadczonych wiemy, że na ten sukces czasem trzeba zapracować. I to nie miesiąc, dwa, tylko czasem 3-4 lata, żeby pojawiły się pierwsze fajne sukcesy. Jeśli trener mówi, że system treningowy, wszystko idzie w dobrym kierunku, dziecko się rozwija prawidłowo, do tego jest ambitne, pracowite, to nie oczekujmy, że za tydzień na zawodach już pobije ten rekord życiowy, ale dajmy mu czas, żeby doszło do tego momentu, że te życiówki będą, że ta kariera troszeczkę przyspieszy i będzie wszystko na dobrej drodze. Ale mówię, no to jest rozmowa tak naprawdę na kolejny podcast, bo to jest temat rzeka, temat rodziców w sporcie, trenerów, zawodników z problemami różnymi, to możemy tak sobie rozmawiać. No dobra, to ja zmienię kierunek w takim razie i podpytam się, jak wygląda rynek szkół pływania w Łodzi? Bogato. Bogato. Tak, z potencjałem. No naprawdę, na pewno konkurencja jest bardzo duża. Co prawda mamy basenów, poużalam się, bardzo mało. Takie, które dają możliwość zorganizowania zajęć pozalekcyjnych w formie pływania. Mamy tych szkółek dużo, a basenów mało. Dlatego jeden obiekt, który mamy w tym momencie w Łodzi, taki najbardziej profesjonalny, czyli obiekt Politechniki Łódzkiej, no jest obłożony od rana do wieczora. I szkółek jest cała masa. Tak naprawdę każdy, kto chce, może szkółkę założyć i przyjść na basen i uczyć pływać. A że basen jest w tym momencie jeden tak bardzo profesjonalny, no to wszyscy na tym basenie są. I też możliwości jakiegoś rozwoju też troszeczkę się zaczynają skracać i ograniczać, chociażby z takich prozaicznych powodów, bo nie ma miejsca, nie ma czasu. Mhm. Więc tak naprawdę przydałyby się kolejne baseny, żeby móc się w jakiś tam sposób rozwinąć. Jeśli nie ma możliwości rozwoju, żebyśmy mieli tych klientów coraz więcej i więcej, bo no mówię, basen się nie rozciągnie, ten, który już stoi, no to trzeba myśleć w inny sposób, żeby ta jakość naszych usług była po prostu na jak najwyższym poziomie, żeby i skoro mamy limit miejsc, to żeby robić to jak najlepiej się da. Ale to, bo mamy zatokę sportu, z tego co wiem, jeszcze są szkolne baseny, ale tam są tylko nauki organizowane przez szkoły, zazwyczaj kluby. Tak, zazwyczaj tam są takie nauki organizowane przez miasto, przez szkoły, albo no większość jednak tych szkolnych basenów to są baseny przy klubach sportowych, więc są gdzieś też tam oblegane przez tych takich pływaków wyczynowych bardziej, nie? Wiadomo, mam jakieś tam dwa akwaparki, ale no też jakieś wielkie rzeczy tam się zrobić nie da.
A czy ty masz wiedzę, czy Łódź planuje powiększyć tutaj się w obiekty pływackie? Wiesz co, takich realnych planów i tak dalej, to wydaje mi się, że na ten moment nie ma. Wiadomo, że słyszałam już niejednokrotnie, że gdzieś tam w rejonie jednym miasta ma powstać jakiś basen, gdzieś tam pod Łodzią ma powstać jakiś basen, ale to już od tylu lat słyszę te rzeczy, że w tym momencie niestety żadnych konkretów, że na pewno już klepnięte budujemy, za 2 lata będzie obiekt. Nie. A to jak mamy taką dużą konkurencję na jednym basenie, to jak ty dzisiaj podchodzisz jako właścicielka szkoły pływania do tego, aby się wyróżnić i nakłonić swoich podopiecznych, żeby pływali właśnie z wami? Wiesz co, jest to trudne, bo jednak w dzisiejszym tutaj czasie gdzieś tam też dużym czynnikiem u rodziców jest na pewno czysta reklama, marketing. I to wiem, że bardzo działa, ale no tak naprawdę mogę powiedzieć, że w tym momencie chyba jestem jedną z niewielu szkółek, która może naprawdę powiedzieć, że mam kadrę doświadczoną. Wiadomo, że każdy to pisze w swoim opisie, że doświadczona kadra, zapraszamy i tak dalej, ale u mnie nie ma ludzi z przypadku. Takich, którzy chcą dorobić sobie, przychodzą na 2 godziny albo są, mówiąc brzydko, tanią siłą roboczą, bo są uczniami, którzy chcą przyjść sobie i zarobić parę groszy, a że potrafią pływać, no to sobie przyjdą, zarobią. U mnie takich osób po prostu nie ma. Co widuję na basenie, że gdzieś tam są osoby, które potrafią pływać, bo na przykład są zawodnikami i zaczynają się bawić w naukę pływania. Wiadomo, takie osoby też muszą zdobyć gdzieś doświadczenie, ale no, ja do tego podchodzę ostrożnie i jednak mam tą kadrę tak dobraną, żeby jednak już jak przychodzi do mnie, żeby wiedziała, co robi, tak? Także mam kadrę na pewno, wydaje mi się, że najbardziej doświadczoną w tym momencie. Co prawda zawód instruktora sportu jest już zniesiony, instruktora pływania, przepraszam, jest już zniesiony i te papiery nie są w ogóle wymagane, tak? Ale u mnie w szkółce też każdy co najmniej instruktora sportu, tytuł instruktora pływania posiada, bo jeszcze są trenerzy drugiej klasy, no Bartek jest jedyny jako trener pierwszej klasy. Ale on raczej zajęć grupowych nie prowadzi, ewentualnie zajęcia indywidualne. Także na pewno wyróżniamy się doświadczeniem i chyba też tym, że ja jestem praktycznie na każdych zajęciach. Od 2 lat nie prowadzę zajęć grupowych, nie mam swojej stałej grupy, no głównie ze względu na swoje dzieci, bo jak zaczęły się pojawiać, wiadomo, jakieś choroby, ja wypadałam z obiegu, nie mogłam przyjść na zajęcia, nie chciałam czegoś robić na pół gwizdka, że jestem na zajęciach, ale co chwilę potrzebuję zastępstwa, także w tym momencie stałej swojej grupy nie mam, mam sporo jakichś tam klientów, że ich doszkalam indywidualnie, ale też jestem na każdych zajęciach, jestem, czuwam, podpatruję, mówię, ta Czyli dbasz ty indywidualnie o tą jakość. Cała jest komunikacja między mną a trenerami, co też jest ważne, bo tak naprawdę na bieżąco możemy coś zmieniać. I w grupach, i gdzieś tam pomóc nawet danemu dziecku, które widać, że sobie nie radzi. Ja czasem biorę jakieś tam trudne przypadki, które wymagają, żeby chwilę z boku z nimi pobyć i ich troszeczkę podciągnąć, żeby jednak w tej grupie się odnajdywało, a nie żeby od razu szukać, zmieniać grupy, co jak sama wiesz jest trudne, bo na przykład rodzicom odpowiada tylko czwartek godzina 17 wchodzi w grę. Więc no musimy coś zrobić, żeby ta czwartek 17 była zachowana dla tego dziecka, nawet jeśli niekoniecznie do tej grupy tutaj dziecko w tym momencie odpowiada, także musimy coś zrobić, żeby jednak je podciągnąć i w tej grupie, żeby zostało, żeby czuło się komfortowo i mogło brać udział w zajęciach razem z całą grupą. Także na pewno tutaj staramy się też o tą jakość zajęć, żeby grupy były dobrane pod względem wieku, umiejętności, jak najbardziej zgrane, żeby no, każdy też czuł się w jakiś sposób tam dopieszczony, tak? Ja już też wiem z perspektywy czasu, ty na pewno też wiesz, że każdemu się niestety nie dogodzi.
trafią się klienci, gdzie woda jest za zimna, że ktoś pochlapie w oczy, że trener za dużo wymaga, że trener za mało wymaga. Tak, tak. Trzeba wypośrodkować. Tak, trzeba to wszystko wypośrodkować tak, żeby każdy był zadowolony. No i żeby ten uśmiech był dziecka u każdego dziecka, tak? Nawet jak coś się dzieje złego. Jak najbardziej krytyka. Krytyka nas tylko buduje i... Konstruktywna. Tak, konstruktywna, jak najbardziej konstruktywna. Też nas buduje, daje pewną lekcję, nawet ci trudni klienci. Jak najbardziej nie chcę tam nikogo obrażać, ale wiadomo, że czasem niektórzy są, którzy mają jakieś inne wyobrażenie lekcji, inne wyobrażenie trenera. Mówię, niektórzy potrzebują trenera, który przytuli, nie będzie naciskał, wszystko w swoim tempie, powoli, powoli. Niektórzy potrzebują trenera, który jednak zmotywuje tak dziecko, że wykona to ćwiczenie w danym momencie, ale niektóre dzieci, wiesz, sama są takie. Po prostu użyje innej komunikacji. Tak, użyje innej komunikacji, ale są dzieci, które wystarczy, że trener w inny sposób coś powie i wykonają ćwiczenie, ale też jest w drugą stronę, że powie coś trener troszeczkę bardziej stanowczo, dziecko się zablokuje i jest koniec i ćwiczenia danego nie wykona i jest blokada i musimy nad tym troszeczkę dłużej popracować, tak? Także no ja dbam jednak o to, żeby to było takie indywidualne podejście, żeby komunikacja w zespole, bo wydaje mi się, że to jest na początku to jest klucz, bo jeśli my się wzajemnie szanujemy, ja z pracownikami. Jest dobra atmosfera. Jest dobra atmosfera. Oni mi dają swoje uwagi, ja je przyjmuję. Ja, jeśli mam jakieś uwagi, czasem coś mi się nie podoba, wiadomo, że ja mam inną jakąś myśl w głowie albo ktoś po prostu czasem dał ciała, umówmy się. Czasem tak bywa, czasem ktoś ma gorszy dzień, nie przykłada się do pracy, tak jak ja sobie to sobie wyobrażam, czy oczekuję. I jest rozmowa w drugą stronę czasem nieprzyjemna, to ja wiem, że nie będzie jakiegoś obrażania się, czy tam gadania za moimi plecami. No nie, jesteśmy dorosłymi ludźmi, którzy nawzajem się właśnie szanują, przeproszą, kiedy trzeba. Powiedzą, że przepraszam, mam gorszy dzień, albo słabo się czuję i wiem, że na kolejnych zajęciach będzie lepiej. No to wszystko jest tak naprawdę do dogrania, do zrobienia. Wiem, że czasem tej komunikacji brakuje, czasem bardziej mówię tutaj gdzieś tam o innych firmach, tak, że są gdzieś tam stworzone z ludzi, którzy jeszcze za bardzo się nie znają, że przychodzą jakieś nowe osoby, które też nie mają żadnego doświadczenia w pracy z dziećmi, więc wiem, że tam gdzieś może leżeć problem, my na szczęście w tym momencie tego problemu nie mamy i dlatego ja też jestem już trochę spokojniejsza, bo wiem, że nawet jak coś się dzieje złego, bo czasem się dzieje, no czasem coś jest nie tak, czasem ktoś nie jest zadowolony z zajęć, czasem jakieś dziecko, czasem jakiś rodzic, czasem ja, czasem instruktor ma do mnie jakieś pretensje, że tam wsadziłam dziecko, które kompletnie do tej grupy się nie nadaje, ale ja wiem, że innego wyjścia nie było, no to próbujemy ten problem jakoś wspólnie rozwiązać, żeby było dobrze. Ola, a czy z tobą można popływać indywidualnie w łodzi, umówić się na zajęcia? Można jak najbardziej. To teraz ten czas, gdzie dzwonić, gdzie cię szukać. Mam podać swój numer telefonu. Nie, moi drodzy, odwiedźcie tą i tą stronę. Szkółka pływacka myślnik.au.pl, ale dużo osób pisze do mnie również na Facebooku, nawet prywatnie, tak. Jednak do mnie się zgłaszają często osoby, które trenują pływanie, które chcą się doszkolić, aczkolwiek ja z tym też bardzo ostrożnie. Bardzo ostrożnie, bo jednak jestem tego zdania, że główną pracę wykonuje się na treningu ze swoim trenerem. I jeśli ktoś ma z czymś problem, zawsze rozmawiam tak, bo są na przykład rodzice, którzy, w ogóle jest taka moda teraz na zajęcia dodatkowe z pływania, nawet w klasach sportowych. Gdzie dzieciaki mają codziennie pływanie, ale jeszcze dodatkowa lekcja spływania, żeby była. No tak zwane korki nawet, jak są z matmy z angielskiego, to jeszcze spływania. No to biegnie w złą stronę, jak najbardziej. Ja zawsze, zanim podejmę taką lekcję, przeprowadzam rozmowę z rodzicami. Że jeśli dziecko trenuje w tym klubie, zawsze staram się dowiedzieć z jakim trenerem, jak to wygląda. Jeśli znam tego trenera, czasem z nim rozmawiam.
bo broń Boże, nie chcę dopuścić do takiej sytuacji, że ktoś przyjdzie do mnie na jeden, dwa treningi, a później jeszcze mi powie, że Pani Olu, dzięki Pani, mój syn popłynął taki wynik. To jest najgorsze, co może się przytrafić, głównie trenerowi, który takie dziecko prowadzi na co dzień. Ja sama jestem tego świadoma, że okej, może zwróciłam na coś uwagę, czego trener nie widzi w grupie 30-osobowej, tak? Ale no chciałabym, żeby ten rodzic przede wszystkim miał świadomość, że główną pracę wykonuje trener, który jest z nim codziennie na treningu, tak? I ja przeprowadzam zawsze z rodzicami taką rozmowę, jeśli dziecko jest trenujące pływanie w danym klubie i chcą przyjść na dodatkowy trening, to po pierwsze ich uspokoić, że tak, nie co tydzień, żeby to nie były lekcje takie, że widujemy się, że regularne. To wchodzi dodatkowy jeszcze trening w tygodniu, bo po pierwsze dziecko zacznie miało coraz więcej treningów, będzie coraz bardziej zmęczone, nie chcę, żeby za rok powiedziało Państwu, że ono już nie chce pływać, bo że nie może na basen patrzeć, bo nic innego nie robi, tylko pływa. Właśnie nie chcę dopuścić do takiej sytuacji, że ktoś powie, że to dzięki Pani, a trener jest pomijany, który wykonuje straszną pracę. Strasznie ciężką, żeby te dzieci do czegoś doprowadzić właśnie w tych, zwłaszcza w tych młodszych klasach, kiedy trzeba wszystkiego nauczyć od A do Z, łącznie z jakąś tam dyscypliną, motywacją. To jest osoba, z którą się spędza większość czasu. Także ja jak najbardziej tak, pomagam, ale mówię tak, delikatnie, jeśli uważacie Państwo, że dziecko ma z czymś problem, że jednak trenuje i nie ma poprawy i w grupie jak jest 20-30 osób na treningu, czasem ja to rozumiem, trenerowi trudno poświęcić czas jednemu dziecku, bo ma całą grupę i tak naprawdę na treningu bardzo dużo dzieci, zawodnicy muszą wymagać od samego siebie i mieć samodyscyplinę, żeby do czegoś dojść. No, do czegoś dojść. Taka jest praca w grupie. To okej, możemy się spotkać raz, później za kilka miesięcy drugi raz. Może ja po prostu coś zauważę, na co można zwrócić uwagę, podpowiem kilka ćwiczeń, powiem na czym, żebyś tam dziecko skupiło, co ja widzę swoim okiem. Czasem nawet trenerzy mnie proszą, tak, o jakąś tam radę. Mówię, Ola, zerknij na tego zawodnika, zawodniczkę. Bo wiesz, może ty coś jednak zauważysz, czego ja nie widzę, bo już jak codziennie widzimy po ileś tam godzin, to jak najbardziej pomogę, doradzę. Ale tak jak wspomniałaś mi przed, jeszcze zanim się widziałyśmy, o psuciu rynku troszeczkę przy szkółki pływackie. Na pewno jeśli ktoś nie podchodzi do szacunku, do zawodnika, do rodziców, do trenerów, którzy na co dzień wykonują pracę i biorą sobie lekcje indywidualne co raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu z danym zawodnikiem i czują w tym swój wielki wkład, i później rodzic bardziej dziękuje temu trenerowi, który ma zajęcie indywidualne, niż temu trenerowi, który na co dzień wykonuje pracę z zawodnikiem. Uważam, że jest to po prostu nie fair. Jest to po prostu nie fair, bo no nie tędy droga, tak? Dlatego ja jak najbardziej pomogę wszystkim, którzy chcą, ale rozsądnie. I przy współpracy. I przy współpracy, jak najbardziej przy współpracy. Nie ma wyników, osiągnięć i rozwoju w pojedynkę. A już rozpoczęłaś ten temat a propos zagrożeń od strony szkół pływania względem pracy w klubach sportowych, bo takie głosy też się w środowisku tutaj gdzieś krzyżują, że szkółki pływania zabierają potencjalnie zawodnikom klubom sportowym. Wy działacie, Bartek działa w klubie, ty działasz w szkółce, jakby jakie jest wasze wspólne podejście do tego? To znaczy, wiesz co, w tym momencie mnie się wydaje, że jeśli ktoś chce, żeby dziecko trenowało pływanie, to i tak będzie uderzało do klubów sportowych, profesjonalnych, do szkół, gdzie są pływalnie, gdzie są klasy sportowe. No tak robią świadomi rodzice. Tak, jeśli ktoś chce, żeby tylko dziecko się ruszało raz w tygodniu, przychodziło na basen i nauczyło się pływać, żeby było bezpiecznie, pójdzie do szkółki pływackiej. Wiadomo, że są wyjątki, tak, bo ja też działam w tą stronę, że jeśli widzę, że dziecko ma jakiś potencjał, widzę w nim jakiś tam drobny talent, no to dam namiary do jakiegoś klubu, do szkoły. Rozmawiam z rodzicami, może spróbujecie. Ale wiem też, że jest drugą stronę, że często rodzice zapisują do klas sportowych po to, żeby na przykład przez 3 lata dziecko nauczyło się za darmo pływać i oni już wiedzą, że
czwartej, piątej klasie, kiedy będą większe obciążenia, pływać nie będzie. Także to działa w dwie strony i no tak naprawdę to co osoba to opinia, ale no wydaje mi się, że mimo wszystko szkółki są potrzebne, bo jak widzę ten zapełniony basen w Łodzi, naprawdę po brzegi, grupy wypełnione po brzegi, te wszystkie dzieci, rodziców, którzy chcą przychodzić na basen i się ruszać i czerpią z tego frajdę, to wydaje mi się, że szkółki są potrzebne, bo one są właśnie po to, żeby aktywować. Bo ludzie chcą pływać. Bo ludzie chcą pływać, na szczęście. I rodzice mają tego świadomość, że jest to potrzebne, że jest to potrzebna aktywność, że jest to ważne w rozwoju dziecka. No nie mówimy tak głównie o dzieciach, ale wiadomo, że są też dorośli, którzy po prostu chcą się nauczyć pływać. Wiadomo, że czasem się tego wstydzą, że jeszcze nie potrafią, mają z lat 40-50, ale na szczęście my też jesteśmy od tego, żeby ich zmotywować. Do klubu już nie pójdą, ale mogą przyjść do nas, stworzymy dla nich grupę, gdzie będą mogli spokojnie, no gdzieś te swoje lęki, nawet często z dzieciństwa, przełamać. No właśnie, Ola, ale czy na przykład kluby nie mogłyby działać tak jak szkółki? A wiesz co, albo połączyć te elementy, żeby mieć tą podstawę, ten fundament, gdzie uczą pływać dzieci, a później od razu wewnątrz idą i wybierając jakby tych potencjalnych zawodników i idą dalej w tym kierunku. Wiesz co, myślę, że tu jest główna kwestia, to kwestia organizacji, kwestia pieniędzy. Wiadomo, że my działamy głównie komercyjnie, tak? Idziemy na basen, wynajmujemy tory. Za nie małe pieniądze uczymy te dzieci pływać. Jak dzieciaki idą do klubu, już wiadomo, że to wszystko jest w programie na przykład nauczania, w programie klas sportowych, tak? Więc znaczy, na pewno trenerzy, nauczyciele w szkołach na pewno na początku no, biorą zamysł taki, że te 30 osób, które im przyjdzie, chcą się nauczyć pływać, chcą być zawodnikami i robią wszystko w tym kierunku, żeby oni pływali najlepiej technicznie, rozwijali się prawidłowo i tak dalej. Ale myślę, że zdają sobie z tego sprawę, że i tak bardzo mało z tych osób za kilka lat zostanie w tym pływaniu. I powiem ci, że nie wiem, czy ty masz takie dane, ale ja wiem, bo Bartek pracuje w klubie, że teraz jak ja szłam do klasy pływackiej, na nabór szło na przykład do klasy pływackiej 200 osób. 200 teraz dzieci mało. Się zgłaszało, żeby i była naprawdę walka, żeby te 30 miejsc zająć. Każdy naprawdę musiał się wykazać. Teraz tak naprawdę zgłasza się 35 osób. No i z tego zróbmy klasy, bo skoro już się zgłosiło 35 osób do tego świadomego, że chcemy trenować pływanie, no to musimy z tych dzieci ulepić wszystko, co się da, wyciągnąć z nich wszystko, co się da, zaszczepić w nich tą pasję, miłość do sportu, do tego, żeby one chciały w tym sporcie zostać, bo to jest w tym momencie główny problem. No tylko ty jakby skupiłaś się na szkołach sportowych, mm-hmm. a wiesz, a mi chodziło o tym, czy klub na przykład nie mógłby funkcjonować też dodatkowo mm-hmm. w ramach tak jak funkcjonują szkółki pływania, czyli normalnie wynajmuje tor, i później sobie opłaty. Wyciąga dzieci. Dokładnie. A przy okazji co, to zarabia na swoje mm-hmm. statutowe działania mm-hmm. klubowe. Myślę, że to jest kwestia organizacji i tego, jakim zasobem pływalni tutaj, jaki mamy zasób pływalni na przykład w danym mieście, tak? Bo w tym momencie jak w tych basenach szkolnych, które na przykład my mamy w Łodzi, jak nie ma możliwości zajęć dodatkowych spływania, bo nie ma po prostu na to miejsca ani czasu. Wiadomo, to są często te baseny jeszcze 4, 5 albo 6-torowe, czyli to po prostu są mini baseny w dzisiejszych czasach. I jeszcze jakby trzeba było stworzyć kolejne grupy, kolejne nauki pływania, z których wyciąga się dopiero tych klas sportowych. Myślę, że jakbyśmy żyli w innym kraju, że mamy tych basenów na każdym osiedlu po jednym, to by to lepiej funkcjonowało. Myślę, że tu kwestie organizacyjne nas trochę ograniczają w tym momencie. Dobrze, Ola, wyczerpałam swoją listę pytań. Bardzo ci dziękuję. Myślę, że po dzisiejszym odcinku możemy zaapelować, że Łódź potrzebuje kolejnych basenów. Tak, tak, jak najbardziej. Super, bardzo się cieszę, że byłaś, że udało nam się dzisiaj porozmawiać na, myślę, że
sporą... Wiele tematów, tak. Sporo tematów. Były to bardzo obszernie pociągnięte tematy przez Ciebie. Bardzo Ci dziękuję jeszcze raz. I moi drodzy, zapraszam do komentowania, jak Wam się dzisiejszy odcinek podobał i czy wyciągacie dla siebie tutaj jakieś lekcje z tej naszej rozmowy. Dziękuję. Do zobaczenia. Dziękuję.